Szczęść Boże, coś wam powiem. Maria Magdalena jest aniołem zmartwychwstania dla uczniów Jezusa. Płacze z miłości i szuka z miłości, ale staje się prawdziwym aniołem wtedy, kiedy posłuszeństwo miłości posyła ją do innych. Kiedy z osobistego obcowania z mistrzem wchodzi na drogę do tych, którzy jeszcze się boją. Kiedy Jezus nauczał, mówił o sobie, że jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu. W dzisiejszej Ewangelii odkrywamy echo tego nauczania. Maria Magdalena jest zapłakana. Oczy jej wypełnione są łzami. Przez to nie może rozpoznać Pana. I dopóki Jezus mówi do niej niewiasto, ona go nie rozpoznaje. Myli z ogrodnikiem. W momencie, kiedy Jezus z miłością wypowiada jej imię, wszystko się zmienia. Rozpoznaje mistrza i z taką samą miłością odpowiada na wezwanie. Staje się apostołką apostołów. Tak brzmi jej tytuł. Zanosi wieść o zmartwychwstałym jego uczniom. Tylko opisane dzisiaj wydarzenie byłoby skandalem, gdyż słowo kobiety nic nie znaczyło. Dlaczego Jezus wybrał kobiety, a nie swoich uczniów? Może właśnie po to, żeby nie przytłaczała nas myśl, że nie jesteśmy najlepszymi uczniami. A może dlatego, że jest też w nas pragnienie, żeby Jezus był codziennie obecny pośród ludzi, tak jak właśnie pragnęła Maria Magdalena? Przecież dzięki Jezusowi odzyskała szacunek dla samej siebie. Znalazła sens swojego życia i wróciła na drogę przykazań Bożych. Spotkanie przy grobie i widzenie aniołów oznacza, że jej serce jest czyste. A Jezusowe zawołanie Mario staje się dla niej przełomem. Zrozumiała, że Bóg kocha odrębnie i do każdego z nas Jezus chciałby się zwracać po imieniu. Od czystości serca zależy, czy usłyszę przemawiającego do mnie Jezusa. I będę wtedy wiedział, że jest to głos miłości. Pytanie, które stawia Jezus, kogo szukasz, jest pytaniem do każdego, kto chce być Jego uczniem. Ono może być pytaniem dotyczącym naszych pragnień, naszych oczekiwań, naszej przyszłości. Nasze życie to codzienne poszukiwanie czasu, miłości, przyjaźni, spokoju, ale też i pieniędzy. Temu wszystkiemu poświęcamy każdy dzień, który w gąszczu wyzwań i różnych codziennych spraw staje się niejednokrotnie trudem. Jezus uczył, że każde doświadczenie życiowe powinno przybliżać nas do Ojca. Nasze trudne doświadczenia, ale i te pozytywne, to krok do tego, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się z Ojcem. Maria stanęła przy grobie i zobaczyła, że Jezus był autorem jej dobrego życia, bo zobaczyła w Bogu Ojca. I że kiedyś każdy z nas stanie przed Bogiem zdać relację z tego, co zrobiłem. Dlatego warto być dobrym bez wyjątku. Więc biorąc przykład z Marii Magdaleny, nie zachowujmy miłości Bożej tylko dla siebie, ale dzielmy się nią z innymi.